Witam Was wszystkich i dziękuję w ogóle za umożliwienie mi tej dzisiejszej prezentacji. W drodze wyjaśnienia może trochę słów o mnie. To obecnie mam Gabier, podczas którego uczestniczę w wielu różnych projektach, między innymi we współpracy z panem profesorem, panem doktorem Słowikiem z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzę właśnie badania związane z istnieniem życia na Wenus. No i od niedawna jestem też w waszym towarzystwie i bardzo jest mi miło i dziękuję jeszcze raz za tą możliwość. I teraz już przechodzę do konkretów. Dzisiaj chciałabym troszeczkę wam opowiedzieć na temat wykorzystania biotechnologii do kolonizacji, bądź też może poprawnie politycznie do zasiedlenia Marsa. Jest to jednocześnie temat mojej publikacji, którą wydałam rok temu dokładnie i jest ona dostępna w internecie jako e-book. Zachęcam do przeczytania. Dobrze, no to przechodzimy już do konkretów. Celem mojej pracy było tak naprawdę pokazanie tego, jak istotna jest biotechnologia, bądź też w ogóle biologia w kolonizacji Marsa, ponieważ większość społeczeństwa tak naprawdę tą eksplorację kosmosu kojarzy raczej z inżynierią, fizyką, astronomią. Ta biologia jest częściowo pomijana. I podzieliłam moją pracę na takie dwie duże części. Pierwsza skupia się na rolnictwie oraz produkcji energii na czerwonej planecie i właśnie opisuję tu poszczególne aspekty biotechnologii zielonej, czyli tej związanej z agrobiotechnologią, z rolnictwem oraz biotechnologii białej, czyli konkretnie tej, która pozwala nam na otrzymywanie paliwa czy też biodegradację odpadów wytworzonych przez ludzi. Natomiast druga część mojej pracy, być może nawet ta ważniejsza, jest poświęcona biotechnologii czerwonej, czyli tej dotyczącej medycyny i opowiadam w niej na temat możliwości wytworzenia leków biotechnologicznych, a także skupiam się na różnych problemach związanym z przebywaniem ludzi poza Ziemią. No to zacznijmy od takich podstawowych rzeczy, jakim są problemy związane z kolonizacją bądź też zasiedleniem Marsa. Jako pierwsze widzimy zanieczyszczenia oraz wytwarzanie energii. Jeśli chodzi o zanieczyszczenia, to dodam jeszcze, że choć jest to pewien problem, to może być też atutem, ponieważ jak zademonstruję w następnych slajdach, niektóre z odpadów mogą być właśnie wykorzystane do wytwarzania biopaliwa. Jest to świetna sprawa, która tak naprawdę umożliwia nam zlikwidowanie dwóch problemów. Następny podpunkt to hodowla zwierząt. W mojej pracy założyłam, że przyszli kolonizatorzy czerwonej planety będą wegetarianami, a jeśli nawet będą spożywać białko zwierzęce, to raczej w formie insektów, ponieważ są już firmy, między innymi w Szwecji, które zajmują się produkcją na przykład mąki z insektów, ale zakładałam, że nie będziemy sprowadzać żadnych większych zwierząt hodowlanych na Marsa, ponieważ jest to związane z ogromnymi kosztami. A z drugiej też strony, kiedyś prezentując na podobny temat, zarzucono mi, że przecież można by korzystać z metod akwaponiki. Akwaponika to tak naprawdę metoda, która wykorzystuje stworzenia morskie ryby do uprawy roślin, tak? Więc jednocześnie mielibyśmy rośliny, a z drugiej strony hodowalibyśmy ryby, które można by też spożywać. Jest to na pewno temat do rozwinięcia. Kolejna sprawa to jest uprawa roślin i to jest ekstremalnie trudne ze względu po pierwsze na inny skład gleby marsjańskiej, na ekstremalne temperatury, na promieniowanie ultrafioletowe, na utrudniony dostęp wody,
To wszystko jest Wam zapewne znane. Kolejne dwa podpunkty dotyczą właśnie tej medycyny kosmicznej. Je wymienię jeszcze szczegółowo w następnych slajdach, dlatego teraz je troszeczkę pominę. A wracając jeszcze do tej gleby, proszę Was, spójrzcie na ten wykres. Mamy tutaj kompozycję gleby ziemskiej oraz gleby marsjańskiej i taką główną różnicą jest fakt, iż ta gleba marsjańska nie posiada tej warstwy organicznej, przez to uprawa roślin jest znacznie trudniejsza. Ale żeby się o tym przekonać, postanowiłam przeprowadzić eksperyment z symulantem, a właściwie może bardziej po polsku analogiem gleby marsjańskiej, który udało mi się sprowadzić z Teksasu. W tej glebie, która przypominała swoim składem tą glebę marsjańską, uprawiałam jarmuż. Mój eksperyment trwał mniej więcej kilkanaście tygodni. Jeszcze dodam, pewnie Wam wiadomo, że istnieje kilka rodzajów tych analogów gleb marsjańskich. Ja korzystałam z gleby MMS, Mohiav Mars Stimulant. Jest to gleba stworzona na podobieństwo Marsa przez naukowców z Kalifornii. No i tak, eksperyment rozpoczęłam z tego, co pamiętam, 25 sierpnia, 2 lata temu. I rzeczywiście po 3 dniach można już zauważyć, było pierwsze małe sadzonki, małe roślinki w glebie ziemskiej. Natomiast w glebie marsjańskiej nie było żadnych zmian, bo widać, że rzeczywiście te rośliny mają problem, żeby tam wyrosnąć. To zmieniło się mniej więcej po 2 tygodniach, 9 września. Ta gleba, te roślinki posadzone w tym stymulancie gleby marsjańskiej zaczęły doganiać te posadzone w zwykłej glebie, w tej próbie kontrolnej. No i później już rosły mniej więcej w podobnym tempie. To było dla mnie dość interesujące. Po zakończeniu eksperymentu zostawiłam obie sadzonki na 2 tygodnie same sobie i po powrocie, a wiadomo, że podczas tych 2 tygodni nikt o te rośliny nie dbał, nikt ich nie podlewał, więc po powrocie te posadzone w glebie marsjańskiej uschły zupełnie, nic z nich nie zostało. Natomiast te w ziemi marsjańskiej przetrwały. Był to dla mnie ciekawy aspekt tego eksperymentu. Nie wiem do końca, dlaczego tak się stało. Możliwe po prostu, że w związku z tym, że wykiełkowały one później, nie były jeszcze do końca dojrzałe i lepiej sobie z tym brakiem wody radziły. Dobrze. A no i jeszcze dodam może, że oczywiście warunki, w których hodowałam te roślinki, były to całkowicie ziemskie warunki. Ale zakładam, iż przynajmniej w początkowej fazie, kolonizując Marsa, nie będziemy uprawiać roślin na zewnątrz, tylko w specjalnych do tego szklarniach, miejscach, gdzie warunki przynajmniej częściowo będą przypominać te ziemskie. No dobrze, ale dość już o problemach. Bardziej interesują nas metody, które jednak umożliwią nam stworzenie tego działającego ekosystemu na czerwonej planecie. Jednym z nich jest projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej, projekt MELISSA. Składa on się z 5 komponentów, takich małych podprojektów. Każdy jest ze sobą w jakiś sposób powiązany i ma na celu umożliwienie uprawy roślin, a także biodegradację odpadów ludzkich i wykorzystuje do tego cyjanobakterie. Te same organizmy zostały wykorzystane przez naukowców z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego w projekcie SIBLIS. Co jest ciekawe, wykorzystali oni gatunek cyjanobakterii zwany, przepraszam, jeśli źle przeczytam, Chrososibipisis,
I on jest o tyle istotny, iż potrafi przetrwać naprawdę ekstremalne warunki. Pojedyncze egzemplarze tych cyanobakterii znajduje się na pustyniach, na Antarktydzie i dlatego właśnie naukowcy zakładają, że mogłyby one także przetrwać w warunkach marsjańskich i pomóc nam w użyźnieniu gleby, a później ich szczątki oczywiście stworzyłyby tą warstwę organiczną. No i oczywiście mogłyby też posłużyć w zmienianiu jednak składu atmosfery, w produkcji tlenu. Później mamy kolejne organizmy zwane metanobakteriami, choć jest to taka nasza nazwa, bym powiedziała, potoczna, ponieważ metanobakterie, zwane inaczej metanogenami, tak naprawdę nie kwalifikują się jako bakterie. Posiadają one cechy zarówno eukariotów, jak i prokariotów. Tym samym właśnie nie są to stricte bakterie. Charakteryzują się tym, że redukują CO2 w wyniku oddychania beztlenowego i uwalniają metan. Jak wiecie, ten metan jest dla nas jako astrobiologów szczególnie ważny, iż przypuszcza się, że na Ziemi większość tego metanu właśnie jest produkowana w procesach biologicznych i jakiekolwiek ilości tego metanu na Marsie mogłyby sugerować po prostu istnienie tam życia, ale nie jest to temat dzisiejszego seminarium. Ja natomiast mówiąc o metanobakteriach, chciałabym zaznaczyć, że mogą być one wykorzystane do tak zwanej fermentacji metanowej. Jest to proces, dzięki któremu można by po prostu w łatwy sposób z materii organicznej otrzymać energię, otrzymać paliwo na przykład do rakiet kosmicznych, do statków kosmicznych, jest to bardzo istotne. No i ostatni projekt, ostatni pomysł na to, jak ten ekosystem stworzyć, jest to pomysł badaczy z Karoliny Północnej. Mianowicie proponują oni, żeby wszczepić w rośliny wyekstraktowane geny z ekstremofilii, czyli organizmów, które mogą przetrwać w bardzo trudnych warunkach, między innymi takie, jakie panują na Marsie. Zadanie jest o tyle trudne, iż po pierwsze nie wiadomo, czy poszczególne gatunki ekstremofilii nie zaszkodzą roślinom, które chcielibyśmy uprawiać na Marsie. No a po drugie, nie zawsze jednak te geny z tych ekstremofilii mogą być odpowiednio transkryptowane i tłumaczone na białko docelowe. Więc zadanie jest dość skomplikowane, ale daje nam duże nadzieje na to, iż w końcu uda nam się stworzyć takie rośliny, które na tym Marsie przetrwają. No dobrze, i przechodzimy do tej drugiej części mojej prezentacji związanej stricte z medycyną kosmiczną. Zacznę od problemów związanych właśnie z podróżami na Marsa oraz późniejszym życiem na czerwonej planecie. Po pierwsze jest to osteopemia, czyli choroba kości. Jest ona związana z przebywaniem w bardzo dużej mierze w mikrograwitacji. No na Marsie ta grawitacja oczywiście jest, ale 3 razy mniejsza niż na Ziemi. Z tego powodu przypuszcza się, iż przebywając długo na czerwonej planecie, przyszli kolonizatorzy mieliby duże problemy z kośćmi, ponieważ brak tej grawitacji, czy zmniejszona grawitacja powoduje, iż osteoplasty, które odpowiadają za regenerację kości, nie wytwarzałyby się prawidłowo. I niestety ta zmniejszona grawitacja również negatywnie odbiłaby się na naszych mięśniach. Mianowicie mogłoby dojść u przyszłych kolonizatorów Marsa do dystrofii mięśniowej. I szacuje się, że
w ciągu zaledwie 11 dni może dojść aż do utraty 20% tkanki mięśniowej, gdy przebywamy w mikrograwitacji. Na Marsie oczywiście ta grawitacja, jak powiedziałam, jest, więc prawdopodobnie nie zachodziłoby to tak szybko, ale trzeba mieć świadomość, że te problemy mogłyby wystąpić. Później pogorszenie wzroku, które jest związane z uciskaniem na nerw odpowiedzialny za widzenie. No i problem reprodukcyjny. Na razie przeprowadza się eksperymenty na szczurach i rzeczywiście szczury, które przebywały długi czas, na przykład na stacji kosmicznej, miały zmniejszone możliwości reprodukcyjne. Z drugiej znów strony znamy przecież astronautów, którzy latają na Międzynarodową Stację Kosmiczną, wracają i posiadają duże rodziny. Nie wiadomo jednak, jakie wystąpiłyby problemy, gdybyśmy przebywali na Marsie latami, tak? No bo naukowcy, astronauci przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są tam z reguły kilka miesięcy, no a jeśli byśmy chcieli zamieszkać na stałe na Czerwonej Planecie, a przynajmniej początkowo byłaby to raczej podróż w jedną stronę, no to na pewno był to by pewien problem. No i podobnie jak to zrobiłam, omawiając aspekty biotechnologii białej i zielonej, oprócz problemów chciałabym wspomnieć o metodach, które mogą nam pomóc je rozwiązać. Pierwszym projektem jest BioGalaxy. Bardzo interesujący projekt, który jest ideą studentów z Nawary. Stworzyli oni bowiem koncepcję, że można by produkować leki za pomocą białek rekombinowanych, czyli takich, które po prostu powstają w procesie rekombinacji genów. I przykładem takiego produktu stworzonego z tych białek jest na przykład sztuczna insulina. Wszczepili oni zatem do roślin geny, które odpowiadają właśnie za tworzenie się tych białek docelowych. No i udało im się te białka pozyskać. Ale co jest istotne w tym projekcie, że cały czas myśleli oni o astronautach. Wszystkie urządzenia, z których korzystali, wirówki i tak dalej, miały być na tyle małe i przenośne, żeby wszystkie te procesy były możliwe na pokładzie statku kosmicznego. Drugi projekt, leki ze sałaty. Działa on tak naprawdę na tej samej metodzie, ponieważ podobnie także i w tym przypadku po prostu wszczepiono w rośliny odpowiednie geny, ale tym razem wyekstraktowano gen, który odpowiadał za produkcję hormonu PTH. Dlaczego jest to istotne? Jest to o tyle istotne, iż hormon ten odpowiada za regenerację kości. A jak powiedziałam wcześniej, przyszli astronauci, kolonizatorzy z tymi kośćmi będą mieć bardzo duże problemy i takie leki, które umożliwiałyby niwelowanie tych problemów, mogłyby być bardzo ważnym aspektem misji zasiedlenia Czerwonej Planety. Bioprinting. O poszczególnych procesach i zasadach działania bioprintingu nie będę dzisiaj mówić. Kto jest bardziej zainteresowany, można o tym przeczytać w mojej pracy. Jednak to, o czym chciałabym wspomnieć, to fakt, iż badania prowadzone przez NASA pokazały, że bioprinting w niskiej grawitacji, a najlepiej w mikrograwitacji, jest znacznie efektywniejszy. Jest to związane z tym, iż atrament używany do bioprintingu posiada bardzo małą lepkość. I po prostu na Ziemi, gdy próbujemy stworzyć struktury 3D, tworzą się tak zwane kałuże. Natomiast gdy drukujemy materiał biologiczny w mikrograwitacji, ten problem nie występuje, więc nawet jeśli będziemy potrzebować kiedyś coś, zaczniemy na dużą skalę drukować materiał biologiczny potrzebny tutaj nam na Ziemi, możliwe, że okaże się, iż znacznie korzystniej jest go na przykład
drukować w przestrzeni kosmicznej i sprowadzać do nas lub wytwarzać warunki mikrograwitacyjne na Ziemi. Następny pomysł to stworzenie preparatu z prekursorem NAD. NAD to związek chemiczny, który odpowiada tak naprawdę za starzenie się organizmu oraz naszą odporność na promieniowanie kosmiczne. Mianowicie im jesteśmy starsi, tym mamy go mniej. No i właśnie naukowcy uznali, że w takim razie trzeba stworzyć preparat, dzięki któremu po prostu można by zahamować te procesy starzenia się, a dla celów kolonizacyjnych ważniejsze jest pewnie to, iż niwelowałoby to negatywne skutki przebywania wśród promieni kosmicznych, bo jak wiemy, to promieniowanie będzie dla nas sporym wyzwaniem podczas kolonizacji Marsa. Tutaj jest jeszcze napisane NMR. Jest to po prostu połowa cząsteczki NAD. NAD było za duże, nie nadawało się, żeby stworzyć z tego preparat, więc naukowcy podzielili to na pół i w taki sposób powstał preparat. I rzeczywiście pierwsze badania prowadzone na gryzoniach pokazują, że może okazać się to bardzo skuteczną metodą. Ostatni pomysł, modyfikacja DNA. Oczywiście jest to troszeczkę zabawa w Boga, bardzo kontrowersyjny temat i wywołujący różne dyskusje na temat etyki, dlatego każdy, myślę, sam sobie powinien w głębi ducha odpowiedzieć, co na ten temat myśli. Chętnie wysłucham też waszego zdania na ten temat po mojej prezentacji. Jednak ja tutaj skupię się na tej naukowej części, mianowicie George Church z Harvard University zauważył, że niektóre szczepy E. coli są od 10 do nawet 1000 razy bardziej odporne na promieniowanie kosmiczne, a tym samym przy znanych nam metodach CRISPR-Cas można by tak zrekombinować ludzkie DNA, iż ludzie byliby odporni na to promieniowanie, nie trzeba by zażywać takich preparatów, jakie stworzyli naukowcy zajmujący się prekursorem NAD. Dobrze. Teraz może troszeczkę mniej istotna rzecz, ale która pojawia się w mojej pracy. Mianowicie przeprowadziłam ankietę na temat misji kolonizacyjnych oraz akceptacji społecznej dotyczącej genetycznej modyfikacji ludzkiego DNA. Chodziło mi o to, żeby pokazać, że ludzie, którzy przychylnie patrzą na te misje związane z eksploracją kosmosu, także chętniej zgadzają się na takie eksperymenty, jak właśnie genetyczna modyfikacja ludzkiego DNA. No jak widać, przeprowadzone eksperymenty no nie został przeprowadzony na grupy reprezentacyjnej. W przyszłości mam nadzieję przeprowadzić to na znacznie większej ilości osób. Co ciekawe, przeprowadzałam go głównie wśród młodzieży polskiej i niemieckiej. Nie wiem dlaczego Niemcy przychylniej podchodzili do tych misji kolonizacyjnej i modyfikacji, ale myślę, że to się powoli już zmienia. W mojej pracy także można poczytać na temat wywiadu z Artemis Wittenberg. Ona ogólnie mówiła o zaletach tych misji eksploracji kosmosu, misji kolonizacyjnej. I podsumowując ten cały motywujący potok słów, który wylał się z jej ust, ona uważała, że warto kolonizować Marsa, ponieważ tym samym przekroczymy pewne granice, które istnieją w naszych głowach. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście ta biotechnologia jest jedyną szansą na przetrwanie ludzi na Marsie i czy warto inwestować w badania z tym związane? Myślę, że nie jest jedyną szansą, ale badania są dla nas bardzo istotne i warto inwestować w nie, ponieważ mogą one po prostu ułatwić życie ludziom także na Ziemi. Przykładem tego jest na przykład ten prekursor NAD, przecież preparat, który zapobiegałby starzeniu, myślę, że byłby
interesujący także dla nas, dla przeciętnych ludzi żyjących tutaj na naszej niebieskiej planecie. I drugim przykładem jest na przykład ten bioprinting, który okazuje się bardziej efektywny w mikrograwitacji, dlatego na pewno warto inwestować się w badania, ponieważ po drodze możemy odkryć rzeczy, które dla nas ludzi tutaj na Ziemi także będą bardzo istotne. Tutaj są źródła, które były dla mnie ważne podczas tworzenia tej prezentacji. No, najważniejszym źródłem była oczywiście moja praca. Jeśli mogę skorzystać z tej minuty, która mi jeszcze została, no to chciałabym się jeszcze tutaj zapromować. Tu są wymienione moje 3 publikacje. Jedna nienaukowa, ta pośrodku jest to po prostu powieść science fiction. No i ta ostatnia może też Państwa zainteresować. Dotyczy nawigacji kosmicznej, a konkretnie przedstawiam w niej moją własną koncepcję stworzenia systemu nawigacyjnego opierającego się na systemach dopplerowskich dla właśnie planety Marsa. Taki prototyp, bardziej skupia się ona już na aspektach fizycznych niż biologicznych. Niestety na razie wyłącznie w języku niemieckim, ale planuję ją także przetłumaczyć na angielski. No i dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli macie jakieś bardziej szczegółowe pytania, chcielibyście się czegoś konkretnie dowiedzieć lub przeczytać moją pracę, zachęcam do pisania do mnie na maila lub też na Facebooku. Tutaj jest podany mój adres. Ostatni link to jest po prostu adres do księgarni, w której można zakupić mojego e-booka. No i kończąc, chciałabym zostawić z Was takim pytaniem astrobiologicznym, ponieważ jednak jesteśmy towarzystwem astrobiologicznym. Czy gdybyśmy rzeczywiście już byli w 100% gotowi na tą kolonizację Marsa, na zasiedlenie, misja miałaby się lada dzień zacząć, zostałoby zainwestowane bardzo duże środki pieniężne, i tak naprawdę wszystko byłoby już, tak powiem, potocznie zabukowane i nagle okazałoby się kilka dni przed wylotem, że na Marsie odkryliśmy życie. Czy mielibyśmy prawo tam lecieć? Czy mielibyśmy prawo zasiedlać Marsa? Bo jak się domyślacie, na pewno byśmy w jakiś sposób ingerowali w to życie i możliwe, że zniszczyli je. Więc czy mamy do tego prawo, żeby zasiedlać inne planety, jeśli odkryjemy tam życie? To pytanie zostawiam Wam i chętnie wysłucham Waszej opinii, a z mojej strony to tyle i bardzo Wam dziękuję.